nie pamiętam, żeby kiedykolwiek była jakaś wątpliwość, że mam nie być architektem. Ale nie wiem skąd to się wzięło. Po prostu jakoś tak zawsze było, od kiedy pamiętam, że ja będę architektem, a nie było w rodzinie żadnych architektów. Mam bardzo małą pracownię, jak prawda, nie było chyba nigdy w pracowni więcej niż 5 projektantów naraz. Zawsze robię tylko jeden obiekt od początku do końca. Robię konkursy, zdarzyło mi się wygrać i jakby w wyniku tego mieć zlecenie. Także ja jestem, można powiedzieć, takim, nie wiem, no, chałupnikiem architektonicznym. Dla mnie architektura jest sztuką miejsca, ale to miejsce architekt musi bardzo starannie przeanalizować, zrozumieć, polubić, w pewnym sensie odkryć. Najcięższa jest koncepcja, bo to jest taka walka z własną wyobraźnią, walka z tą tajemnicą miejsca. Uważam, że to jest najtrudniejsze, bo oczywiście relacja z tym zamawiającym, z inwestorem, to są takie rzeczy czysto ludzkie, można się dogadać albo nie. Natomiast jednak to jest twórczość. Architektura z natury rzeczy jest trwała. Budujemy po to, żeby coś trwało. Nie tylko ze względów jakby świadomości tworzenia dziedzictwa kulturowego. Ja tak uważam, że to, co tworzymy, jest częścią kultury. Trwałość architektury jest także konieczna. To jest podstawowa zasada zielonej architektury, zrównoważonej architektury. Nie budujemy z takim brakiem całkowitym odpowiedzialności wobec ziemi, wobec zasobów i wobec energii. Rodan jest siedzibą firmy, która się zajmuje informatyką i taką inspiracją wyrażenia w formie tego budynku istoty firmy to jest tajemnica informatyki, jak ja ją pojmuję, że cała komplikacja programów polega na umiejętnym operowaniu dwoma znakami 0 i 1. Budynek, który jest minimalistyczny, cały jego wyraz jest oparty na tym, że jest okno i nie ma okna. To jest bardzo trudna lokalizacja. Z jednej strony mamy bardzo uciążliwą, hałaśliwą ulicę, od której wnętrze budynku się zasłania jak najbardziej. I to są te małe okna, które są oknami przede wszystkim od przestrzeni, w których się nie pracuje. Pomimo tego, że Rodan stoi na przedmieściach, to chciałam nawiązać do jakiejś tradycji warszawskiej architektury i przyjęłam lata 30., kiedy dosyć powszechnie była używana betonowa cegła. Moim zdaniem to jest taki charakterystyczny materiał modernizmu warszawskiego. Wykonawca nie do końca akceptował surowość tego budynku i taką
W związku z tym perfekcyjność wykonania wszystkiego w stanie surowym. Kiedy się rozpłakałam na budowie, jak na właśnie ścianie z surowego betonu, która była bardzo starannie zaprojektowana, wykonana w pełnym uzgodnieniu z betoniarzami, gdzie szalunki były zaprojektowane. Przyszedł geodeta i sprayem oznaczył rzędną, no bo to jest praca geodety i uznał, że jak coś jest betonowe, no to jest miejsce, w którym jest najwygodniej oznaczyć kotę. Jestem architektem i architektem urbanistą. Urbanista projektuje przestrzeń większą niż jeden budynek. Na tym polega urbanistyka. Żeby powstało miasto, musi być zrobiony plan. I ten plan to jest właśnie to, co robi urbanista. O, tu na przykład. Gdzie pani? Urbanista robi projekt planu, a potem władza ten plan uchwala. I to zaczyna obowiązywać tak jak prawo, ma paragrafy, przepisy, prawda, także to jest prawo. Natomiast w tym takim suchym, prawnym zapisie, zarówno tekstu, jak i rysunku, powinna być zawarta wizja przestrzeni, która się będzie składała dopiero z tego, co zrobią inni. Planowanie jest pod takim silnym naciskiem ekonomii, prawa własności, kosztów, a ten element twórczy, to kreowanie przestrzeni, w której żyjemy, zarówno jeżeli chodzi o piękno, jak i jeżeli chodzi o dobro, czyli dobre warunki życia, jest tak odsuwany na dalszy plan. Co zresztą w Warszawie widać. A gdzie to się chodzi? Tutaj ten przystanek. Co to jest dobre miasto? To znaczy, że można do szkoły pójść piechotą albo do przedszkola odprowadzić dziecko także piechotą, że można się gdzieś z kimś spotkać, że można pójść na spacer, że można pójść do parku, że można dojść do przystanku, że nie trzeba 2 godziny jechać do pracy. To jest dobre miasto. I teraz dobre miasto powstaje wyłącznie w wyniku dobrego planowania, czyli dobrych decyzji politycznych. Mieszkając tutaj, to ja nie mieszkam w mieście, ja mieszkam w swoim domu, który ma tam jakiś adres. Wszystko poza domem wymaga tego, że trzeba opuścić to swoje miejsce mieszkania, prawda? I to mało tego, trudno jest je opuścić piechotą. Trzeba wsiąść samochód. Ja pracuję w centrum, ale dzięki temu, że pracuję na 7, to powiedzmy jeszcze w miarę omijam korki. Natomiast na powrót to już od godziny 3 to jest ciężko. Trudno dojechać tam, gdzie jest to, czego się potrzebuje. To jest ta strata życia na podróżowanie w korkach. Jeżeli moglibyśmy mniej jeździć, to na pewno byśmy mniej jeździli. Jeżeli można by po zakupy iść piechotą, a nie jechać samochodem, jeżeli można pójść piechotą na spacer, do szkoły i tak dalej, to ten samochód nie jest potrzebny na co dzień. Ja akurat mieszkam po drugiej stronie jezdni, tam nie ma nic, nie ma ani jednego sklepu. Jeżeli są ogromne osiedla nowych domów, te domy już nie przypominają domów z wielkiej płyty, ale w nich nic nie ma, można tylko spać, to nie jest dobre miasto, nawet jeżeli w nim są dobre domy. Nie ma szans na przedszkole, to znaczy na pewno nie na publiczne. Do szkoły dzieciaki zazwyczaj trzeba dowozić, bo nie ma żadnych gimbusów czy czegoś takiego. Dzieci chodzą na 2-3 zmiany do szkoły. Jeżeli się zapomina o rezerwowaniu w planach,
terenów na szkoły, to potem te szkoły i tak trzeba zbudować. Ale ja się buduję gdzieś na peryferiach, te szkoły są ogromne. Nie ma żadnego parku. Oddzielnym tematem jest właśnie są spacery ze względu na brak chodników. Złe miasto nie tylko utrudnia takie codzienne życie, ale także powoduje taką dezintegrację społeczną. Dlaczego władze nic nie robią? A co mają robić? No wydają zgodę na nowe osiedla. Mają z tego pieniądze i takie mam odczucie, że na tym to się kończy. To już jest nienaprawialne. Tego rozlanego mleka nie da się z powrotem do szklanki zagarnąć. Będziemy tak żyć i to jest klęska. To jest klęska, bo właściwie z tego nie ma wyjścia. Jesteśmy w miejscu, które się nazywa tak zwany Park pod Skocznią. Niedaleko była skocznia, której jeszcze resztki stoją. Stąd nazwa tego miejsca, pod Skocznią. Plany Warszawy, w których też jakby uczestniczyłam. Zawsze w tym miejscu planowały, że kiedyś powstanie Park pod Skocznią. To było jakby zupełnie oczywiste. Żeby powstał park, no to ten cały teren, który jak widać jest na razie terenem zupełnie niemiejskim. To są tereny jeszcze uprawiane, prawda, czyli tereny rolne. Trochę tu było sadów. No po prostu ten teren należałoby wykupić od właścicieli i założyć tu park. To wymaga decyzji politycznej, na podstawie której się robi plan. No i jakby to nie podjęto tej decyzji. Podjęto decyzję o zabudowaniu tego miejsca. Decyzja o zabudowaniu tego terenu jest taką najbardziej bolesną decyzją braku zrozumienia struktury Warszawy i braku docenienia wartości, czy tej potencjalnej wartości miasta. Czyli miasta, które zawsze było planowane w pełnej symbiozie z przyrodą. Tu jest planowana dzielnica domów jednorodzinnych, co moim zdaniem jest tym bardziej bolesne, dlatego że teren, który miał jakby ogromny potencjał, jeżeli chodzi o wartość dla wszystkich, taką właśnie egalitarną wartość, jaką jest park miejski. To, co mogło być dla wszystkich, będzie teraz tylko dla nielicznych. Nie zbudowano centrum Warszawy najwidoczniej, dlatego że nie chciano. To była polityczna decyzja, żeby, nie wiem, czy zaniechać budowania centrum, czy odsunąć je na lepsze czasy, może nawet dążąc do tego, żeby było najwspanialsze. No i w rezultacie nie ma nic. Warszawa nie ma centrum. Spacerując po Warszawie, bez przerwy skądś wychodzimy, żeby przejść przez nic i żeby gdzieś dojść. I to jest ten problem Warszawy. Reklama w przestrzeni publicznej to jest zniewolenie. Reklama to jest informacja perswazyjna, która z pełną świadomością na nas oddziałuje. Mamy coś kupić, przede wszystkim kupić. I jesteśmy traktowani przez takie miasto nie jak obywatele, tylko jesteśmy traktowani jak konsumenci. To jest jakby nasza główna rola w tym mieście. No to powinno być całkowicie zakazane. I może nawet wtedy ta Warszawa, która nam się wydaje taka chaotyczna i taka śmieszna wręcz czasami, wyglądałaby trochę lepiej.
wygląda na to, że na piękno, traktowana jako jedna z tych wartości, dla których warto żyć i za które warto umierać, przyszły ciężkie czasy. Musimy nasze miasto chyba trochę uporządkować, prawda? Są jeszcze miejsca niezabudowane, są jeszcze obszary jakby rozwoju Warszawy, prawda? No jest jeszcze Łuk Siekierkowski, taki teren marzeń o Wielkiej Warszawie, prawda? Od przedwojny, od II Rzeczpospolitej, który jeszcze nie został zurbanizowany. No więc można na tych nowych terenach, jest jeszcze, nie wiem, no, teren taki dalekiej zachodniej Warszawy, dokąd ma dojść druga linia metra, to się nazywa Chrzanów, prawda? Też jeszcze jest niezabudowany. I teraz można powiedzieć, wszystko to, co będziemy budowali od nowa, będziemy już budowali tak, żeby to było dobre miejsce do życia. Bo wiemy, jak to robić i teraz tylko trzeba to zrobić. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłam tam kolorowe sny.